Problemy Brytyjczyków. Wcześniejsze wybory. Znowu pobiliśmy rekord inflacji. A na koniec sok z buraka. Ale nie ten fanpage, tylko taki prawdziwy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie, nie przynudzam, lecimy! The UK exports £15 billion worth of food and drink to the EU every year. A third of it is perishable meat, fish and fresh produce. Brexit doprowadził do spadku eksportu mleka i śmietany z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej o 96%. Wynika z danych raportu Federacji Żywności i Napojów. Premier Boris Johnson odmawia wznowienia negocjacji z Unią. Umowa dotycząca Brexitu stworzyła bariery handlowe dla brytyjskich eksporterów, którzy od początku 2021 roku stracili ponad 1,1 miliarda funtów. Eksport żywności i napojów do krajów spoza UE w lutym 2021 wzrósł o 8,7% rok do roku, lecz do Unii spadł o 40,9%. Wynika z raportu Federacji Żywności i Napojów. Najbardziej ucierpiały sektory mleczarskie i mięsne. Sprzedaż mleka i śmietany z Wielkiej Brytanii do UE spadła o 96%, serów o prawie 2/3, a kurczaka i wołowiny o ponad 75%. Nastąpił spadek eksportu 10 najpopularniejszych brytyjskich produktów, z wyjątkiem whisky. Raport wskazuje również, że w lutym 2021 roku import do Unii spadł o 17%. Import wieprzowiny, kurczaka i wołowiny spadł o ponad 30%, a owoców i warzyw odpowiednio o 21% i 13%. Brytyjskie przedsiębiorstwa nadal borykają się z niespójnymi i nieprawidłowymi wymaganiami na granicach Unii, a małe firmy najbardziej ucierpiały z powodu załamania dystrybucji grupowej do Unii, skomentował Dominic Guide, dyrektor do spraw handlu międzynarodowego w Federacji Żywności i Napojów. Dodał, że Wielka Brytania powinna w trybie pilnym wznowić rozmowy z Unią, aby rozwiązać problemy. Jak wskazuje The Independent, załamanie eksportu nie jest spowodowane pandemią, lecz jest efektem opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Z danych wynika, że spadek eksportu nastąpił po 31 grudnia, gdy skończył się okres przejściowy. Jednocześnie brytyjski dziennik dodaje, że premier Boris Johnson dotychczas odrzucał apele przedsiębiorców i nie zgadzał się na wznowienie negocjacji z Unią Europejską. We have a situation where Border Force's car park is full, the roads are heavily congested, they're turning lorries back now. Exports are grinding to a halt at the moment. Jesteśmy dalej w Unii Europejskiej i to jest narracja mediów właśnie prounijnych, które chcą nam siłą wpierać to, że wyjście z Unii nie ma sensu i należy się trzymać tego projektu za wszelką cenę. I tak dostajemy co chwilę newsy o tym właśnie, jak to w Wielkiej Brytanii jest źle, jak to niedobrze, jak to teraz sobie nie radzą i zaraz padną na ryj i już nigdy się nie podniosą. Zatem zajrzyjmy sobie może do brytyjskiej prasy i zobaczmy, co tam piszą. Taka gazeta The Sun. Jedna z większych w tym kraju. Brytyjska wołowina coraz lepiej sprzedaje się na całym świecie i zaczyna podbijać Azję. Ciekawe, nie? Czy słyszeliście w ogóle o tym? Raczej ciężko znaleźć takie informacje w mediach w Polsce. To się oczywiście może zmienić w miarę upływu czasu i woli rządu do opuszczenia Unii. Ale teraz nikomu to by nie było na rękę, więc takich informacji w świat się nie puszcza. Kolejny przykład. Słyszeliście w ogóle cokolwiek o antidotum z Chin? Na wiadomo co? No jakoś nie bardzo. Mamy Pfizera, Modernę, Astrę, Johnsona. Coś o tym Sputniku z Rosji się przebija co chwilę, ale tylko negatywnie. Jaki to on niepewny i niebezpieczny. A Chiny? Z nimi zerwaliśmy negocjacje już dawno temu, a tu proszę. Chińskie media. China Finance. Chiński program antidotum skuteczniejszy od Pfizera. Węgrzy mają dylemat. A to ciekawe, nie? Mówię wam to głównie po to, żebyście zauważyli, jaka jest narracja, jak ważna jest narracja w mediach. Nieważne, jakie media czytacie czy słuchacie, nawet jak słuchacie BNB. Bo mimo tego, że staramy się wyciągać sedno problemu zawsze i robić co możemy, żeby przekaz był jak najbardziej merytoryczny, to zawsze może być jakaś inna strona problemu, której być może nie wzięliśmy pod uwagę. Weryfikacja informacji to cholernie ważna sprawa i fajnie jakby Czarnek się wziął właśnie za to, restrukturyzując polskie szkolnictwo. Ale na razie ma ważniejsze sprawy na głowie. Musi wprowadzić biblistykę przecież. Także tego. Po kolei, nie? W każdym razie, no, może i jego rządy nad polskim szkolnictwem nie potrwają też za długo, bo oto zbliżają się już chyba przesądzone, przyspieszone wybory. Zapraszam.
Do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy odniósł się minister Michał Wójcik. Wiceprezes Zjednoczonej Prawicy mówił, że jego ugrupowanie jest gotowe na każdy scenariusz. Szef PiS wierzy, że dzięki programowi, którego twarzą jest premier, partia odbije się w sondażach. Jeśli to się uda, mogą czekać nas przedterminowe wybory, bo Jarosław Kaczyński ma już dość przepychanek z Gowinem i Ziobrą, wtedy zrzuci ich z sań. Rozmawiam z politykiem jednej z partii koalicyjnych, który zna kulisy rozmów. Nie wiem, po co było to spotkanie, naprawdę, to i tak się w końcu rozleci. Zaufania nie ma żadnego. Słyszę. Rozmowa liderów Zjednoczonej Prawicy zorganizowana jest w głębokiej konspiracji. Dopiero po kilkudziesięciu godzinach okazuje się, że doszło do niej w sanktuarium na Podkarpaciu. Przecieków do mediów jest niewiele. Oficjalny komunikat jest krótki. Będziemy dalej rządzić razem, ale musimy uzgodnić jak. Perspektywa czasowa jest jednak krótka, bo ustalono, że koalicja przetrwa do 2023 roku. O tym, co później, nie rozmawiano. Główny cel, czyli względne odprężenie, został jednak osiągnięty. To dużo, bo już samo spotkanie jest sukcesem, a poza tym konkretów niewiele. Gowin na razie nie dostanie głów trzech ministrów, którzy poparli pucz Adriana Bielana i nadal zajmują w rządzie miejsce należne Porozumieniu. Ziobro nie chce poprzeć unijnego funduszu odbudowy. Potwierdził to na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Razem z Michałem Wójcikiem, innym ministrem z Solidarnej Polski, zagłosował przeciw projektowi ratyfikacji funduszu, wbrew reszcie ministrów. Z rozmów Onetu z politykami koalicji wynika, że Jarosław Kaczyński na tym etapie oficjalnie ze stanowiskiem Ziobrów się pogodził. Czuje, że fundusz w Sejmie przejdzie głównie m.in. Lewicy, która dogadała się w tej sprawie z Mateuszem Morawieckim. Najciekawsze jest jednak to, że jak słyszymy, prezesowi PiS w trakcie rozmowy najbardziej zależało na pełnym poparciu Nowego Ładu, czyli projektu ustaw gospodarczych, które mają dać pandemiczny impuls. Twarzą programu będzie premier. Nowy Ład ma być też ściśle związany z Krajowym Planem Odbudowy, czyli scenariuszem wydania należnych Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Chodzi o 60 miliardów euro. Morawiecki już dziś wystartował z kampanią, stojąc na konferencji prasowej, na tle przyczep z billboardami informującymi o kwocie, jaka przypadła Polsce w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Prezes uważa, że jak to wszystko ruszy, to się odbijemy w sondażach. Fundusz jest najważniejszy i warto zapłacić za to cenę, mówi Onetowi polityk PiS. Taką ceną mają być negocjacje z Lewicą i akceptacja weta Zbigniewa Ziobry. To mogłoby świadczyć o tym, że Jarosław Kaczyński bardzo wysoko stawia w hierarchii wciąż coś innego. Projekt o nazwie Mateusz Morawiecki. I to pomimo krążących od miesięcy informacji o politycznym słabnięciu premiera. Fiasko operacji związanej z Funduszem Odbudowy oznaczałoby z pewnością upadek rządu i wymianę jego szefa. To jednak mogłoby uruchomić lawinę nowych żądań ze strony koalicjantów, którzy chcieliby ugrać swoje przy okazji kolejnej już rekonstrukcji rządu. Kaczyński woli tego uniknąć, nie chcąc wzmacniać Porozumienia i Solidarnej Polski. Oczywiście wcale nie jest pewne, że ten koncept wypali i lawina nowych programów połączona ze względnym sukcesem programu szczepień poprawi notowania prawicy. Rząd oceny ma fatalne. Sam premier w ciągu ostatniego roku stracił wizerunkowo bardzo wiele, co wynika z wewnętrznych badań zanotowanych przez PiS. Postawa Jarosława Kaczyńskiego może więc mieć nieco inny cel. Rzucenie Morawieckiemu koła ratunkowego, ale już ostatni raz. W całej sprawie oczywiście nie da się zapomnieć o ambicjach koalicjantów. Wyraźnie widać, że Jarosław Gowin gra na wzmocnienie się w obozie władzy, przy jednoczesnym wysyłaniu sygnałów w stronę opozycji. Ta jednak nie może liczyć na wolę z jego strony w najbliższym czasie, bo mu się to po prostu nie opłaca. Wicepremier co i róż puszcza jednak oko politycznym oponentom. Obok PiS, obok Solidarnej Polski, którą wiele łączy z Konfederacją, może powstać trzecia lista. Nie tyle PSL Porozumienie, co lista Koalicja Polska, Konserwatyści z PO, Porozumienie, czyli taka centroprawica, powiedział w Polsat News. Myślę, że taką centroprawicą wielu wyborców tęskni, dodał Gowin. Do takiego spotkania dojdzie, do spotkania liderów i ono jest bardzo ważne, potrzebne spotkanie w tej sytuacji, która w tej chwili jest. W taki sposób jak obecnie rząd Zjednoczonej Prawicy, przypomnę tylko, że to wyłącznie ich nazwa, bo tak realnie z prawicą i poza konserwatyzmem to niewiele wspólnego mają, nie może dalej działać. Znaczy może istnieć, ale nie może działać. Podczas gdy czego by jedna strona, czy to Kaczyński, czy Gowin, czy Ziobro, czegoś nie wymyśli, tak zawsze znajduje się grupa interesów w postaci jednego z tych trzech, która może to poprzeć, ale pod pewnymi warunkami. Jasne, wprost do mediów, na konferencjach prasowych, czy
Z twitterowych kont leci bezpośrednio narracja, że każdy z nich chce zwyczajnie dobrze dla Polaków, że to, co tamci chcą zrobić, jest wbrew interesowi narodu i tak dalej, takie tam sranie w banie. Jednak dalej realnie niemal zawsze idą za tym pieniądze czy stołki w spółkach Skarbu Państwa. Nie wiem, czy pamiętacie podczas ostatniej rekonstrukcji rządu, jak Ziobro celowo blokował ten projekt tylko dlatego, że chciał swoich ludzi wcisnąć do KGHM. Przypomnę tylko o tym, którzy może zapomnieli, ten typ, Zbigniew Ziobro, jest głową polskiego wymiaru sprawiedliwości, choć ewidentnie zamiast ministrem sprawiedliwości można by go nazywać ministrem prawa i sprawiedliwości. I takie oto pierdoletko mamy w tym naszym pierdolniku od dekad. A czy cokolwiek zmieni nowe rozdanie w postaci przyspieszonych wyborów? Miejmy nadzieję, że przynajmniej doraźnie, czasowo, bo obecnie to jest cyrk na kółkach. Tak jak z naszą inflacją, która co miesiąc jest rekordowa. W momencie zaciągania długów pieniądze są warte więcej, czyli kupują więcej niż w momencie spłaty. W piątek Główny Urząd Statystyczny ma podać odczyt inflacji za kwiecień 2020 roku. Ekonomiści przewidują, że będzie on najwyższy od 12 miesięcy. Co na to NBP? Ano nic. O sprawie czytamy w Business Insider Polska. W piątek GUS poinformuje o szacunkowej inflacji CPI w kwietniu. Ekonomiści uważają, że jej poziom rok do roku osiągnie pułap około 3,6-3,8%. Przypomnijmy, inflacja zaskoczyła już w marcu. Wtedy urosła nieoczekiwanie do 3,2%, podczas gdy rynek zakładał wzrost o 2,9%. Specjaliści PKO BP oceniają, że tempo wzrost cen wyniesie 3,7-3,8%, głównie ze względu na ceny paliwa. Eksperci City Handlowego wskazują na to, że do podwyższonej inflacji dołożą się także spodziewane dalsze podwyżki opłat za wywóz śmieci. Ich prognoza wzrostu cen wynosi 3,7%. Prognoza Santander Banku wskazuje na wzrost CPI do 3,8%. Jak czytamy w portalu, odczyt zgodny z oczekiwaniami analityków oznaczać będzie najwyższe tempo wzrostu cen od ponad roku i wyjście inflacji poza górne ograniczenie obszaru, w którym inflację chciałby widzieć Narodowy Bank Polski. Przypomnijmy, cel inflacyjny Banku Centralnego to 2,5% z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę i w dół. Czy najnowsze prognozy wpłyną na zmianę polityki monetarnej? Na razie nic na to nie wskazuje. W trakcie kwietniowej konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że RPP spodziewa się wyskoku inflacji powyżej poziomu 3,5%, ale będzie on miał charakter przejściowy. Do wyższej inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest podwyższony przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku bieżącego roku oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. Adam Glapiński zaznaczył jednocześnie, że wobec utrzymującej się ujemnej luki popytowej jest zbyt wcześnie, aby rozpatrywać zaciśnienie polityki monetarnej, czyli m.in. podwyżkę stóp procentowych. Jego zdaniem zbyt szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z wysokimi kosztami społecznymi, wzrostem bezrobocia i pogorszeniem sytuacji firm. Jak pisano w Impoland w połowie kwietnia, ceny od lutego wzrosły o 1%, z czego za 0,37 punkta procentowego odpowiada wzrost cen paliw. Zarówno olej, jak i benzyna zdrożały o około 6%, a baryłka ropy poszła w górę o 18%. Niekorzystny był też w tym przypadku słaby złoty, bo cena ze surowiec liczona jest w dolarach amerykańskich. Kurs złotówka do dolara spadł zaś w marcu o około 5%. Kurs złotego wpłynął też na podwyżki cen ubrań i obuwia. Ten segment to w sumie kolejne 0,17 punkta procentowego z całej inflacji. Podrożały też usługi komunikacyjne o 2,8% w marcu, a o 8,3% rok do roku. Dołożyły więc do miesięcznej inflacji 0,13 punkta procentowego. Rok do roku znacznie drożają zaś usługi. W porównaniu z 2020 roku o zawrotne 47,6% podrożały usługi finansowe, głównie przez obniżenie stóp procentowych przez NBP. Stomatologia droższa jest obecnie o 12%, zabiegi fryzjerskie o około 10%. W ujęciu rocznym płacimy w sumie około 6% więcej za utrzymanie mieszkania. Składa się na to blisko 10% podwyżka energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci wzrosły zaś o znaczne 32,5%. Wiemy, że co roku komputery można kupić taniej albo przynajmniej dużo lepsze technologicznie przy tej samej cenie. Czy to spowoduje, że nie kupimy komputera, jeśli jest nam potrzebny? I tak jak ostatnio nawet pokazywaliśmy wam newsy z dwóch różnych serwisów, z których jeden podawał, że 2,5 biliona majątku wszystkich Polaków to niebywały sukces, taką narrację trzymała niemiecka Interia, co ciekawe,
ale zupełnie tego samego newsa opisał serwis Forsal, a opakował go w tytuł, że Polacy są jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, bo mają jedynie 2,5 miliona oszczędności. I tak samo tutaj. Jedni kąsają rząd, a ci, którzy są za rządem, twierdzą, że nic się nie stało, bo przecież kiedy Polacy zarabiają coraz więcej, tyle że nawet Niemcy nam zazdroszczą i serio to są nagłówki TVP, to oczywiste jest, że i ceny rosną. Zresztą niemal dosłownie jest to cytat z Andrzeja Dudy. Ceny rosną. Tak, ceny, proszę Państwa, rosną. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ceny rosną, ale musicie mieć Państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. No i chuj, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Bo co możemy? Nie wiem, taki sok z buraka? Pić? W dniu dzisiejszym przygotuję dla Ciebie zakwas buraczany. Zdrowy, pyszny i smaczny. Zakwas buraczany, czyli kiszony sok z buraków, to skarbnica witamin i minerałów. Dzięki temu jest doskonałym remedium na wiele dolegliwości i wzmocnienie organizmu. W burakach znajduje się betanina, przeciwutleniacz o działaniu bakteriobójczym, przeciwwirusowym i przeciwzapalnym. Ponadto proces fermentacji sprawia, że zakwas buraków zabiera naturalne probiotyki, czyli szczepy bakterii, które korzystnie wpływają na florę bakteryjną jelit. Dlatego też warto pić go w okresie przeziębienia i grypy, ponieważ pomoże wzmocnić odporność i skrócić czas trwania infekcji. Zakwas buraczany poprawia także trawienie i oczyszcza organizm toksyn. Można go stosować w trakcie diety odchudzającej lub problemach z jelitami czy wątrobą. Jego kolejną zaletą jest to, że obniża poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego, dzięki czemu wspiera pracę serca i zapobiega miażdżycy czy innym chorobom układu krwionośnego. Buraki należą do jednych z najzdrowszych warzyw i nie bez powodu są określane mianem produktów superfoods. Warto więc traktować je nie tylko jako dodatek do obiadu, lecz również naturalny środek na wzmocnienie organizmu i zdrowia. Buraki są skarbnicą składników odżywczych. Zawierają witaminy A, C, E, K, kwas foliowy oraz witaminy z grupy B, B2, B3, B6. Znajdziemy w nich także dużo żelaza i innych cennych minerałów, m.in. magnez, potas, fosfor, miedź, cynk czy wapń. Buraki to również źródło wielu przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki i zmniejszają ryzyko wielu chorób. Należy do nich betanina, barwnik, który nadaje burakom czerwony kolor. Wykazuje działania antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne, dzięki czemu może pomóc w walce z chorobotwórczymi i drobnoustrojami. Należy pamiętać, że buraki poddawane obróbce termicznej tracą wiele wartości odżywczych, dlatego zdrowsze są te surowe niż ugotowane. Dlatego, żeby zachować ich właściwości, należy przygotować z nich sok, a tym bardziej zakwas buraczany. Warzywa te zawierają dużo cukru i mają wysoki indeks glikemiczny, IG równa się 30, dlatego nie są zalecane osobom chorującym na cukrzycę. Tymczasem podczas procesu ich fermentacji część cukru jest usuwana. W trakcie fermentacji buraków nie tylko spada zawartość cukru, ale powstają także bakterie kwasu mlecznego. Szczepy te wspierają flotę bakteryjną jelit, dzięki czemu pomagają wzmocnić układ odpornościowy i chronić organizm przed chorobami. Zakwas z buraków jako naturalny probiotyk warto pić przez cały rok, ale szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy narażeni na różne infekcje, przeziębienie i grypę. Taki kiszony sok niszczy bakterie i wirusy, pomaga szybciej uodporać się z chorobą oraz wzmacnia osłabiony organizm. Uzupełnia bowiem niedobory witamin i minerałów oraz wspiera wątrobę i nerki w wydalaniu toksyn. Korzystnie wpływa również na układ pokarmowy, gdyż bakterie kwasu mlecznego stymulują pracę jelit i poprawiają trawienie. Dlatego też picie zakwasu z buraka może pomóc szybciej pozbyć się zbędnych kilogramów, jeśli będziemy przestrzegać odpowiedniej diety i regularnie uprawiać aktywność fizyczną. Kiszony sok z buraków można także pić w przypadku różnych dolegliwości jelitowych, np. zaparć lub syndromu leniwego jelita. Ja dołożyłem 8 dużych, dorodnych ząbków czosnku. Ty możesz też się zabawić i dodać na przykład imbiru. A widzicie, tak się wszyscy czepiają tego soku z buraka, że taki on niedobry. A tu proszę, ile ma wartości dla człowieka? Warto go pić. Ja nawet nie wiem, dlaczego jeszcze lecimy w jakieś antidotum, wstrzykiwanie jakiegoś Pfizera czy AstraZeneca. Jak moglibyśmy sobie wstrzykiwać sok z buraka, jak on taki świetny? Pomyślmy. Trend wysłucha. Dzwoni Wałęsa do Urbana. Jurek, słuchaj, szukam roboty. Zatrudnisz mnie może w swojej gazecie? Nie! Pewnie nie jest jasny dla każdego ten żart. Żartów się nie tłumaczy, wiem, ale może pokuszę się o taki czyn. Otóż Wałęsa ostatnio szukał pracy, a ten z tygodnika Nie, Urban, zaproponował mu robotę u siebie, a jego tygodnik się nazywa Nie. I o to chodzi. Tego suchara mamy od Benego 11, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Urbana.
A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, dobrze wiesz co robić, dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością zapraszam. No i pamiętaj o tym, że nowe filmy pojawiają się każdego dnia dwa o 6.30 i 18.00, więc dwa razy dziennie, bądź koniecznie na naszym kanale na YouTube, bądź na bieżąco, oraz na naszej stronie na Facebooku, bądź na bieżąco. Tak kreatywnie działamy, że wszędzie mamy ciekawe nazwy. Trzymajcie się ciepło, no i hej. Peace.